Rakshasy nic nie zabiły. Więc to już jest perfekcja sama w sobie. Szkoda tylko, że rogaty demon nie może zrobić ruchu. Będę spróbował go jednak zdziarać. Oj, aha, takie baty, już nie mogę strzelać, no ale dobra. No to Grael go załatwi. Niczym Pikachu w każdym odcinku Pokémonów. Aha, on zbliża się, no ale... Oj, no dobra, to był sukub akurat. Chociaż nie, zaskoczył nas rogaty demon, który miał ruch wcześniej niż Agrael. Dobra, możemy wreszcie dostać się do tej... do tego włazu, bym powiedział. Czy coś mogę wybudować? Kasy brak. Tu już mam wszystkie jednostki podstawowe, które mogę zrobić, więc jedyne co to mogę ulepszać. A tutaj mało kasy, ale za to... o, jeszcze... kuźnia. Właśnie, kuźnię sobie możemy też zrobić, żeby mieć ten właśnie wóz z nabojami. Jak widzieliście, ostatnia walka, brakło mi aż amunicji. Tak się broniłem, ochoczo. Co to daje? Raz na tydzień podwaja maksymalną liczbę punktów many danego bohatera. Cieszy mnie ten fakt, bo właśnie jest to bardzo pomocne. Wow! Teraz to jesteśmy dopiero, możemy przekoksić znajomością zaklęć. Ile ja tego złota pozyskuję? 2000. Mało. Jeszcze tym bardziej wydaję tutaj na wieżę magów. Ale teraz już więcej nie mogę wybudować. Nie to chciałem. Jeszcze miałem bohatera wyszkolić. Musimy teraz bohatera wyszkolić, żeby zebrać to z ostatniego tygodnia. Znaczy przed końcem tygodnia. Spowolnienie. To będzie nowe, to będzie nowe. Cierpienie. No i to tyle. No trzeba tak zrobić. Chyba nie uda mi się wszystkiego zebrać. No cóż, taka oszczędność moja. Haniebna. Tutaj będzie on łaził, zbieram. No niestety, nie uda się. No ale cóż, coś trzeba stracić, by coś zyskać. Wyłącz się, proszę, dźwięku. Wyłącz się, zagłuszasz mnie. Wiem, że druidzi ogłosili. Druidzi ogłosili, że ich frakcja jest... A, dobra, mogę dwa razy. Super. Druidzi ogłosili, że ich frakcja jest... Imba. Wyłącz się, proszę, dźwięku. Dziękuję. No, tutaj już musimy wymianę zrobić, aczkolwiek już za bardzo surowców nie potrzebuję. Tylko jestem ciekaw, czy tutaj mogę... Za mało punktów rozwoju. No w sumie mógłbym zrobić, no ale kasy brak. Sorry. Gdzieś tutaj jeszcze było, no właśnie, ze złotem. Weźmiemy to następnym razem, jak tutaj będę szedł sobie. Bo póki co, to na razie mój bohater jest nieco przyatakowany. Jeszcze błyskawice. Co tu jeszcze nowego? Wytrzymałość. Cierpienie. Przywołanie istot. Bo to chyba działa na najbliższy zamek. Jeżeli się nie mylę. Dobra. To ten Czesio sobie tutaj stanie. Tutaj jeszcze coś czmychniemy. Teraz tak. Ulepszymy sukuby. Nie wymaga drewna ani tego, ale... spróbujemy to troszeczkę zaoszczędzić. Trochę kasy potrzebuję.
z połowę. Tu troszeczkę. I już można wybudować. I poczekamy jeszcze dzionek jeden. Swoją drogą, no. Możemy zrobić to tak, czasami robię taktykę taką, jeżeli jestem bankrutem, że powiedzmy na przykład nie szkolę piesków, odmawiam sobie na przykład pewnych jednostek na koszt innych. No i widzicie, tutaj na przykład mam sporo tego, no przydałoby się jednak zarabianie jednak tej kasiory. Właśnie jest mój problem, bo wcześniej miałem jednak ten 1000 złota więcej zawsze, bo to jakoś można było zaradzić. Teraz się nie da. Zawsze można jeszcze tu wybudować, bo komputer jest tak głupi, że nie zaatakuje. Wszędzie minimalna stawka. Dobra, wybudujemy takie tanie budynki, które... po prostu będą dostarczyć kilka lasowych surowców na początku każdego tygodnia. No i proszę, nawet będziemy mieć jeszcze surowce. Dobra, tak będzie. Dobra. Trzeba tu pobudować, bo chcę jeszcze jeden level, chociaż nie potrzebowałem, jak sobie grałem na luzie. Tak, patrzę, co tu jest tanie. Co? Wymaga mało złota. Gro. Jestem bankrutem. Oj. To jest niekorzystne. Dobra, myślę, że tak może być. Najgorsze tutaj będzie konik. Oj, proszę, jeszcze nam tutaj zablokować możemy. To tylko najwyżej demon tutaj nam może coś zaszkodzić. Jeszcze sukuba mamy, który potrafi teraz robić atak nie atak dystansowy, tylko grupowy. Ale niestety tego nie zrobił, bo mamy jednostki należące do tej samej frakcji, czyli Inferno. Rozkład. Możemy go użyć, chociaż za wiele to nie zrobi. Sam atak zada więcej. A szkoda. No dobra, spróbujemy. Może balista trafi. Proszę, balisto, strzel w niego. Oczywiście nie w tę jednostkę, którą bym chciał. O, wymikrowałem w pory. Oberwać. Oj, koniku! Koniku, ty jesteś bardzo niebezpieczny. Tu raczej się nie teleportujesz. No, tak może być. A, ty chcesz tutaj, spoko. Nie jest aż tak trudno, jakby się mogło wydawać. No, sukubie, zrób ostatni atak. Dziękuję ci. Tylko imp tutaj oberwał jeszcze w dodatku nieulepszony. O Jezus, jaka tu jest teraz. Poprzednim razem jak grałem, to tylko mogłem sobie koniki zrobić. Wow. Wow. To teraz dopiero będzie jednostek. Aż jeszcze raz muszę wejść i sobie... Nie no, czarty, diabły. Nie, nie, aż sobie muszę zapisać. Aż po prostu... Trafiła mi się jedna chyba z najlepszych, w ogóle, najlepszych postrunków, jakie można tutaj trafić. Dobra, musimy czmychać. Niestety nie mogę tutaj nic zrobić. Tutaj jest jeszcze...
Możemy czmychnąć, bardzo niskie, no właśnie, przyda nam się kasiora. Ojeju, co to był za dźwięk? Nie wiem, czy go słyszeliście. Jeżeli tak, to przepraszam. Jeszcze w kuźni miałem zrobić machiny, nie mam kasy. Trudno się mówi. Trudno, naprawdę. Okej, następne budynki tutaj trzeba czmychnąć, bo chcę wybudować jeszcze ten budynek. Tutaj też mógłbym to zrobić, ratusz, ale za dużo by już kosztów było. 9 poziom, czyli jeszcze 2 budynki. Co jest tutaj tanie? 900. No to wybudujemy kuźnię i właśnie ten domek z rusałkami. No i za chwilę tutaj będzie czmychał gdzieś Girlaen. Gilraden. A może Raiden? Raiden. O, tu jest jeszcze kasa w dodatku. Zaraz tam zbiorę to, tylko najpierw chcę to. Wnioskuję, że komputer nie myśli, jeżeli coś takiego się dzieje. Przepraszam. Jeżeli słyszycie te dźwięki, nie wiem, nie robiłem testów dźwiękowych, czy słychać moje wciąganie do nosa. Szpikulców moich. Wybaczcie, jestem też obleśny. Oj, trochę krzywo. Trzeba wyprostować, musi być w miarę normalnie. No i właśnie, to jest bardzo dobre dla naszego sukuba. No i nawet dobrze, że sobie weźmiemy tutaj taką zdolność, jaką jest łucznictwo. Nie, ja się po prostu dziwię, jak komputer mógł stracić? Przecież tutaj... No nie wiem, no po prostu no... No nie wiem, nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co komputer miał tutaj robić. Że w ogóle stracił cokolwiek. Jakby nie patrzeć. Może jeszcze raz? Super. Fajnie zazgrzepiały drzewa. Nie, raczej już. Raczej zginie koleś. Bo nie mamy teraz jak. Wow, no to ja będę miał wpierony tych czartów, jakby nie patrzeć. No nie. Tylko fajnie jakby się, wiecie, buforowało wszystko, a nie tak, że stracę za chwilę i koniec. Bardzo niskie. No możemy... Chociaż ja wiem, Girlaen tu zaraz przyleci i on to tu oczyści, więc... Akurat tego surowca tak bardzo nie potrzebuje. Zamek Sylvan. Dalej coś budujemy? 5000, chyba żeście zwariowali. 1000. Dobra, wybudujemy to, trochę drogo, ale no, inaczej się nie da. Nie możemy przy okazji tu, ale kasiory strasznie dużo chcecie. Drewna wpierone, wow. Demony chcą drewna. I tak na razie tutaj z posterunków najwięcej pozyskuję, więc no. Nie ma co się czaić. No i teraz będziemy 4000 pozyskiwać. Tak. No. Bo jeszcze kopalnia złota. Coś mi się znowu odbija. Bardzo przepraszam, ubolewam nad tym. Ja sobie czmychniemy po kolejną kopalnię. Wiem, że tutaj druidzi są, ale... denerwują mnie. Tymi swoimi zaklęciami. Nie to chciałem. To chciałem. Tych nie zrobimy, ale możemy. Właśnie, na co mi tyle kamulców? Czy ja w ogóle je wykorzystam jeszcze? Tu nie chcecie, tu troszeczkę tylko kamulców. I tutaj troszeczkę kamulców.
Dzisiaj można nawet sprzedać teraz kamulce, bo wątpię, żebym na razie wybudował coś. Właściwie... siarki może trochę zostawię. Może jeszcze uda ci się coś wyszkolić? Niestety demona nie. Chociaż jakby się uprzeć, jeden demon... Nie. Zostaniemy przy czartach. Następnym razem demony tutaj weźmiemy. No i tutaj niestety... A nie, bo to jest... To jest akurat wyszkolone. Dzięki Bogu. No już się bałem. Ale powinno się zbuforować. Zresztą zaraz to sprawdzę. O! Dźwięku, proszę, ucisz się. Dziękuję ci. Girlian tutaj nam... Próbuje właściwie nas zdenerwować. Więc mimo to... panie! Co takie straty? To jest karygodne, niedopuszczalne. Jeszcze jedna tylko jednostka. Jak to możliwe? Ja się pytam. Nie jestem w stanie tego pojąć. Tak, brama czy to? Oj, no trzeba jednak wziąć. Dwóch, jeden. Wow. Powoli agralny zaczyna tutaj... 30%, no to będzie też dobre. Powoli agralny zamienia się w postać, gdzie... Oj. Straciliśmy impy. No tego się nie da uniknąć. Zamienia się w taką postać, gdzie mamy większe zadawanie obrażeń zaklęciami niż... zwykłymi atakami. No już raczej nie będzie strzelał, a jeżeli będzie atakował, no to tylko tutaj jednostki, które są przywołane z bramy. Nie, będziemy po prostu go blokować. Tutaj tylko rogaty demon może cokolwiek zrobić. Jeszcze raz osłabienie. Wow! Naprawdę? Chcesz tego? Śmiertelniku? Robisz kontrę? Mogę czmychnąć na ciebie spokojnie. Tym bardziej, że jesteś jeszcze spowolniony. Już nie mogę. Już nie mogę użyć ognia, a bardzo bym tego pragnął. Tyle cię było, a takie duże straty zadałeś moim jednostkom. Pewnie komputer nie myślał. Nawet nie wiedział w ogóle, co to jest brama. Dobra, tam prawa strona jest oczyszczona. Dobra, tutaj jeszcze nam zostało. I właśnie, teraz zbadamy tę sytuację. Aha, dobra, buforuje się, to chociaż tyle. Dobra nowina. Czyli tutaj możemy jeszcze iść. Bo na razie nie mam kasy tyle, żeby to wszystko tutaj utrzymać. Ciekaw jestem, czy teraz będzie tak zrobione z patchem, że Girlian zaatakuje jednak zamek, mimo iż nie ma obrony. Bo w wersji 1.0 nie zaatakuje, jeżeli zamek jest bez obrony. Co najwyżej tutaj właśnie poatakuje, powyczyszcza i... coś niechętnie chyba idzie po zamek. Prędzej tutaj naszego Agraela chce tutaj złapać. Podnosi morale. No dobra, zaatakujemy tutaj. Co tutaj w ogóle robi End? Niskie, to chyba on tylko tak został przyzwany. A może się mylę?
Może być. Ekspercki talent. Pierwsze rzucamy zaklęcie przez bohatera w czasie walki, odstęp czasu między rzucami. No właśnie, będziemy mogli jeszcze więcej zaklęć trzymychać. Przydałby się jednak coś wybudować. Ale drewna brak. Tej surowca brak. No ale już kasy powoli jest. No to mnie cieszy najbardziej. Za mało punktów ruchu. No wiesz co? Nie rób, że se ze mnie jaj. Panie! Oj, goni mnie. Normalny. A nie, to jest jakiś talanar. Jakiś inny gostek. Oj, musimy tutaj uciekać. Poprzez atakowanie wampirów. No dobra, może być. Aż taki skąpy nie jestem. Czy tutaj są kryształy? Nie. Już tak wydawało mi się. Może nie. Staniemy tutaj. Trochę źle sobie stanąłem, ale... Wiecie, chodzi mi o to, żeby on nie zaatakował mojego bohatera, ale chyba tego nie uniknę. Ale widzę, że nawet patchowanie gry nie zrobiło gry trudniejszej. Oj, 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 oj. W sumie... Nie! Zrobimy walkę. Chociaż pewnie stracę jeszcze więcej, ale... No cóż... Wow, to ja mam tyle jednostek? Myślę, że więcej. To już się nie dziwię, no to... Za bardzo chyba nie zaoszczędzę. Ale możemy za to zrobić...